podcastu I Tu się nie zgodzę!, który obala mity i uczy, jak pracować mądrzej, a nie więcej. Dzień dobry, witam Cię w nowym odcinku podcastu I Tu się nie zgodzę. Ja nazywam się Agnieszka Konieczna i od paru lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz. Towarzyszy mi dziś gościni Paulina Chmielewska, która jest ekspertką od nieruchomości. Paulina opowiedziała mi o tym, jak to jest z tymi mikrokowalarkami, dlaczego ceny nieruchomości oszalały w tym roku oraz na co powinien zwrócić uwagę przeciętny Kowalski, kupując swoje pierwsze mieszkanie. Jeśli te tematy wydają Wam się ciekawe, zapraszam do słuchania dalej. Cześć Paulina! Cześć Agnieszko! Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Powiedz krótko, czym się zajmujesz, jak trafiłaś do tej branży i o czym dzisiaj będziesz nam opowiadać? Cóż, od czegoś zacząć? Może tak. Zacznę od tego, że z zawodu jestem inżynierem budownictwa, skończyłam Politechnikę Krakowską, mhm. więc moje całe życie zawodowe związane jest z no, branżą budowlaną. Zaczęłam swoją karierę faktycznie od firmy deweloperskiej, ale absolutnie w innym dziale czyli w dziale sprzedaży. Po czym no, moje życie zawodowe przez wiele lat potoczyło się w różnym kierunku i na różnych stanowiskach, gdzie finalnie, tak naprawdę, 12 lat temu trafiłam do działu pozyskiwania nieruchomości. I od tego, tak naprawdę, zaczęła się moja przygoda z nieruchomościami i z projektami. I absolutnie jest to miejsce dla mnie, dla mojej mhm. osobowości i dla mojego doświadczenia. Ja kocham swoją pracę, w związku z powyższym odnajduję się w niej. W 100% i od 12 lat zajmuję się pozyskiwaniem nieruchomości pod zabudowę głównie wielorodzinną, i przygotowując te projekty właśnie mieszkań, bloków, projektów wielorodzinnych na terenie, w tej chwili już praktycznie całej Polski, bo w głównych miastach, jeżeli chodzi o Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk, współpracuję z jednym z większych deweloperów w Polsce mhm. i rozwijam swoje umiejętności. Super. A w tym zakresie. A powiedz, do którego momentu ty jesteś zaangażowana w taki projekt? Bo rozumiem, że przede wszystkim wyszukujesz działki, robisz te wstępne analizy. Do którego momentu jesteś zaangażowana? Ja tak naprawdę przygotowuję cały biznesplan, przygotowuję cały projekt właśnie. Całe zaplecze związane ze współpracą z właścicielami, z wyszukaniem tego gruntu, z przygotowaniem, z wykreowaniem tego projektu, z przygotowaniem budżetu. Następnie odpowiedzialna jestem za pozyskiwanie pozwoleń na budowę, czyli przygotowanie tego projektu do momentu uruchomienia tego projektu do sprzedaży. Czyli tak naprawdę cały proces projektowo-administracyjny mam w jednym paluszku. Hmm, wow, <śla> to naprawdę dużo. <śla> Tak, bardzo dużo jest to wiedza, tak jak nieraz sobie o tym myślę, to, to na pewno w tej pracy nie można się nudzić. Codziennie zaskakujecie coś nowego i wiedzę, którą należy posiadać w tym zakresie, jest olbrzymia, dlatego że zarówno kwestie techniczne, prawne, Podatkowe, administracyjne. Więc faktycznie tych umiejętności, które człowiek nabywa i uczy się, absolutnie są bardzo duże. I tutaj zdecydowanie nie ma możliwości, aby się nudzić. Mhm. Rozumiem, że masz jakiś zespół pracowników, że to nie jest tak, że śmigasz ze wszystkim sama, bo to by taki ogromny zakres był niemożliwy chyba. Nie, no oczywiście, tutaj jest zdecydowanie praca zespołowa. W takim zawodzie i w takiej pracy to zdecydowanie praca zespołowa i tutaj absolutnie otaczam się ludźmi zaufanymi, którzy specjalizują się w danej dziedzinie, czy to geodeta, czy to architekt, czy prawnik, czy podatkowiec tak naprawdę. Więc tutaj jest szereg ludzi, którzy ze mną tak naprawdę współpracują i którzy mnie wspierają. No oprócz tego mam zespół też bardzo mocno zaangażowanych w cudzysłowie zakupowców, którzy absolutnie w tym się specjalizują i są świetni. Uh -huh. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Powiedziałaś, że jesteś po budownictwie. Jak ty zdobywałaś całą tą wiedzę? Bo wydaje mi się, że ona jest niesamowicie szeroka. Żeby móc robić to, co ty, trzeba zresztą już do tego nawiązałaś, trzeba mieć wiedzę z wielu zakresów, z wielu dziedzin i w ogóle skąd wziąć tą wiedzę? Gdzie, jak się tego nauczyć i gdzie? Myślę, że najważniejsze jest doświadczenie. Mhm. Trudno wskazać dzisiaj jakieś studia czy konkretno szkolenie, które te wszystkie umiejętności pozwoli zdobyć czy rozwinąć. I nie ma jednej reguły, dlatego że ja jestem po. Tak jak ci powiedziałam, po studiach inżynierskich, budowlanych, natomiast znam bardzo wiele osób i też ze mną współpracują, które są po planowaniu przestrzennym, czyli skończyły studia w tym zakresie, ale mam też osoby i znam, które nie wiem, skończyły administrację, skończyły marketing, więc tutaj same studia nie są jeszcze gwarancją. Natomiast no, na pewno te umiejętności komunikacyjne, umiejętności miękkie są bardzo istotne w tym zakresie. Umiejętność efektywnego komunikowania się, nawiązywania relacji, słuchania to jakby no, jest bardzo, bardzo ważne w tym zawodzie. No i oczywiście potrzeba rozwoju i wytrwałość daje niesamowite rezultaty i faktycznie człowiek z każdym dniem zdobywa coraz większą wiedzę, umiejętności w tym zakresie. I jest coraz lepszym. Hmm, to jest mega ciekawe, co mówisz, bo wydaje mi się, że w takim razie można to, co robisz, dodać do listy zawodów, które po pierwsze po studiach niewiele potrafisz z tego, co musisz potrafić. <grych> I, I moja historia jest taka sama, że, że miałam tylko podstawy, a, a nie ma właśnie, tak jak powiedziałaś, gwarancji na to, że, że już masz całą wiedzę i że to jest po prostu niemożliwe w tej dziedzinie. A druga rzecz jest taka, że te zdolności miękkie przeważają, nie? że. Pewnie to jest kolejny właśnie zawód, w którym wielu rzeczy można się nauczyć, ale właśnie dużo trudniej jest zdobyć te umiejętności miękkie lub znaleźć kogoś, kto je ma już, niż zdobyć tą wiedzę taką twardą, nie? no bo tego łatwiej się nauczyć pewnie. Zdecydowanie tutaj jakby cała procedura i proces pozyskiwania pozwoleń na budowę czy przygotowywania projektu, no to, to są umiejętności, które naprawdę można. Się nauczyć w bardzo szybki sposób, tak? Zrobić sobie checklistę, harmonogram, budżet i po prostu krok po kroku realizować wszelkie zadania z tego zakresu. Natomiast ta kwestia, właśnie te umiejętności miękkie, czyli ta, ta komunikacja i współpraca z drugim człowiekiem jest. W mojej opinii jest bardzo ważna i wielokrotnie no, ważniejsza niż sama wiedza techniczna, dlatego, że jeżeli tutaj, tak jak Ci wspominałam na początku, my pracujemy zespołowo, tak, masz bardzo dużo osób, które cię otaczają, z którymi musisz umieć rozmawiać, yy, musisz nakłonić ich do tego, żeby ci pomogli rozwiązać problem, poprosić ich o to, żeby cię wsparli w danym zakresie. No i oczywiście tych właścicieli tak naprawdę, no bo. Możesz zrobić super projekt, przygotować go idealnie, ale jak nie masz relacji z właścicielem, który powie akurat właśnie tobie, że chce z tobą zrobić ten deal i przeprowadzić całą transakcję, no to, to tak naprawdę na końcu nie masz tego efektu i tego projektu. Więc tutaj te umiejętności miękkie są bardzo istotne i komunikacja. Mhm. Myślę, że to często jest super istotne. Ach, no właśnie, myślę, że no. w każdym zawodzie dzisiaj jest dość istotne, żeby właśnie ta współpraca była efektywna. No niestety edukacja nasza i szkoła powodowała, że byliśmy raczej uczeni tego, że jesteśmy indywidualistami, natomiast mhm. no, życie dorosłe wskazuje, że, że tak nie jest. No. Uderza nas w twarz pracą zespołową. Dokładnie, dokładnie. I widać bardzo duży, jakby, brak takiej umiejętności w tym zakresie, więc mm -hmm. my się po prostu wszyscy uczymy, tak? Jak ze sobą współpracować, jak się docieramy się często, więc absolutnie to jest umiejętność, która była, jest i na pewno będzie bardzo ważna w wielu zawodach, nie tylko w tym. Mm -hmm, zdecydowanie. Dobrze, Paulina, powiedziałaś już mnóstwo ciekawych rzeczy. Dzisiaj chciałabym Cię przepytać o to, jak wygląda rynek deweloperski, o Różne kontrowersyjne, też kwestie. Tak, jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Jest bardzo ciekawe. I może zacznę od pytania, które ciśnie się na usta wielu. Ja mam swoje pomysły, jak można by na to pytanie odpowiedzieć. Też rozmawiałyśmy wcześniej, więc już wiem o tym więcej od ciebie. Ale ogólnie rzecz biorąc, pytanie brzmi, dlaczego ceny mieszkań oszalały? Oj, no to jest trudne pytanie, ale znaczy z jednej strony trudne, z drugiej strony oczywiste, przynajmniej dla mnie, tak? No bo ja będąc Aha. od środka, no to przyglądamy się tym wzrostom i tym poszczególnym czynnikom, które wpływają na, na koszty mieszkania bardzo szczegółowo. No i oczywiście... Tutaj, jakby nie odkryję żadnej tajemnej prawdy. No, najważniejszymi czynnikami to jest wzrost kosztów dzisiaj, tak? Kosztów materiałów budowlanych, kosztów wykonawstwa, bo tak jak właśnie rozmawiałyśmy tam, jeżeli chodzi o kwestie ceny mieszkania, no to największy udział w, w, tym, w tym metrze kwadratowym, no to mają właśnie koszty wybudowania tego mieszkania, koszty materiałów budowlanych, koszty wykonawstwa samej robocizny. To jest tak naprawdę prawie 60% tego budżetu. Mhm. No więc to jest bardzo, Budżetu, który obejmuje absolutnie wszystko, też marketing tak, tak, i tak dalej, tak, z tego co rozumiem. Tak, tak, mhm, dokładnie. To bardzo dużo. Jeżeli mamy cenę mieszkania, no nie wiem, 10 tysięcy złotych, no to 60% tej kwoty to jest koszt budowy wybudowania mhm. tego, tego metra kwadratowego. No więc to jest bardzo duży koszt. No a nie ma co się oszukiwać. Myślę, że większość z nas tutaj ma tą wiedzę i też obserwuje to, co się dzieje na rynkach. Te ceny bardzo mocno galopują i idą do góry i raczej może liczymy na jakąś stabilizację w przyszłym roku, ale no niekoniecznie, dlatego że w tym roku bardzo dużo wzrosły same materiały budowlane. Mhm. Oczywiście wpływ na to, to miała hosa na, na rynku surowców na przykład, takich jak drewno, stal, żelazo i oczywiście pandemia, która też nam pokrzyżowała plany. W związku z powyższym, no ten koszt materiałów bardzo mocno idzie do góry, szedł i idzie i, i jeszcze Myślę, że będzie. Natomiast no, drugim czynnikiem to jest absolutnie robocizna, która za tym idzie, i zmiany, które też są u nas w Polsce, też podatkowo prawne, niestety mm -hmm. wpływają na to, że raczej, yy, znaczy my się spodziewamy, że, że te koszty będą rosły jeszcze dalej, tak? Zwłaszcza koszty, nie wiem, prądu, gazu, które gdzieś tam idą w górę, no to to ma wszystko wpływ na poszczególne materiały budowlane i na koszty. Nic. Nie oszukuję się, i bardzo bym chciała wierzyć w to, że, że te ceny się ustabilizują, chociaż, ale myślę, że jednak będą szły w górę. Może nie tak drastycznie jak teraz, ale parę procent w skali roku na pewno. Mm -hmm. No tak, no bo to jest trochę kula śniegowa, że zaczyna się od jednego czynnika czy dwóch, i potem to generuje kolejny i kolejny, i się tak zbiera. A powiedz mi a propos tych materiałów, powiedziałaś o hoście. Czy to jest spowodowane tym, że mamy pandemię i że są droższe transporty, czy coś jeszcze za tym stoi? Znaczy, myślę, że czynników jest też dość dużo. Wiele tak naprawdę w tym zakresie. No, pamiętamy rok 2020, gdzie pandemia się zaczęła i tak naprawdę to było gwałtowne zahamowanie jakby światowego popytu, więc wszyscy mhm. producenci wstrzymali produkcję. My też mhm. nawet w swoim zakresie przez kilka miesięcy jakby w ogóle sprzedaż mieszkań stanęła, więc wszyscy no tak. wstrzymali tę, te, te, swoją produkcję, gdzie no parę miesięcy później nagle no, Zaczęła się ogromna hossa na wszystkich rynkach, tak? No i niestety już ci producenci nie nadgonili tego popytu, i faktycznie y, mamy duże braki, i brak zapasów y, powoduje, że na wszystko się dzisiaj czeka, tak? Nawet y, myślę, że sami wszyscy odczuwamy w. W, sklepach, w materiałach budowlanych, mm -hmm. w materiałach, nie wiem, wykończeniowych, cokolwiek człowiek dzisiaj chce zamówić w sklepie, do własnego domu spotyka się z informacją, że no nie jest dostępne, że trzeba poczekać tydzień, dwa miesiąc, nie wiem, kilka miesięcy. W związku z powyższym, no to też przełożyło się na materiały budowlane, które no nie są dostępne od ręki i absolutnie tutaj terminy dostaw są dość długie. Brakuje półproduktów, właśnie ceny tych poszczególnych materiałów, jak drewno, stal czy żelazo, no, idzie bardzo w górę. My też nauczyliśmy się takiej przedsiębiorczości czy takiej pracy i ograniczania kosztów, że wszyscy produkowali na przyszłość, to znaczy nie, raczej nie trzymali żadnych zapasów, tak? Nie robiło się zapasów, no bo to jest koszt dla firmy. No i dzisiaj niestety Jasne. to jest efekt tego, że brakuje nam, no, materiałów. Wszelakich. Mhm. Ja na początku pandemii miałam taki pomysł, że być może jak będę proponować klientom polskie materiały typu płytki polskich producentów, to że troszkę to obejdę. W tym sensie, że przynajmniej nie będzie obawy, że to utknie gdzieś na granicy, bo granica będzie zamknięta, wiesz o co chodzi. No a niestety to nie było w żaden sposób, no bo też współprodukty bardzo często są sprowadzane z zagranicy, więc gdzieś tam ten łańcuch. Tosta. I tak jest powstrzymany, i to sprawia, że nawet płytki polskich marek nieraz trzeba czekać miesiącami. Albo nie, zadaje człowiek pytanie, kiedy one będą dostępne, i y, fabryka nie potrafi udzielić odpowiedzi. Tak, tak. Niestety, no to jest w każdej gałęzi na dzień dzisiejszy, nawet taką małą dygresję rozmawiałam ostatnio ze znajomymi, którzy pracują w branży motoryzacyjnej, gdzie już nawet nie czeka się na sam samochód, tylko na miejsce na linii produkcyjnej, żeby ten samochód mógł wejść w produkcję, więc już no jest. tutaj jest o, ogromny problem tak naprawdę z tymi półproduktami, podzespołami, których po prostu nie ma, więc w branży budowlanej jest ta sama sytuacja. One faktycznie, no i wiadomo, jak, jak dany produkt jest niedostępny lub jest go mało, no to ceny Idą do góry, a jak idą do góry, no to nasz portfel się kurczy i też ciężko, że tak powiem, nabyć dany produkt. Czy wiele też firm się wstrzymuje tak naprawdę, tak? Bo, bo nie jest w stanie ponieść tych kosztów, które na, na dzień dzisiejszy ich uderzają. Mhm na propos tych kosztów, no to nawet słyszałam takie historie, że niektórzy deweloperzy w ogóle wycofywali się z jakichś zaplanowanych bundów, bo już widzieli, że one im się nie opłacą, albo w pewnym sensie zrywali umowy ze swoimi klientami i mówili, że no za tą cenę, która już jest na podpisanej jakiejś wstępnej umowie, oni nie sprzedadzą, bo po prostu nie ma szans. Z własnego podwórka i z, jakby z własnych obserwacji, to na pewno mogę potwierdzić, że wiele projektów się wstrzymało. To znaczy, że zostały one przesunięte na parę miesięcy później, właśnie, żeby spróbować dopiąć budżet. Może u nas jeszcze nie ma takiej złej sytuacji, jak na przykład w Hiszpanii, gdzie, gdzie tam bardzo wiele projektów zostało wstrzymanych, bo, bo nie byli w stanie tego finansowo spiąć. Tak, u nas mhm. nie ma jakiejś wielkiej skali, gdzie te projekty, nie wiem, były zrywane kontrakty, czy był duży problem. Natomiast faktycznie jest tak, że sporo projektów zostało poprzesuwanych w czasie, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał ten rynek, bo praktycznie koszty czy budżety zmieniały nam się co trzy tygodnie, co miesiąc. Wykonawcy czy podwykonawcy dawali nam oferty ważne 30 dni, więc no, wiadomo, że my też absolutnie tutaj, no tego bardzo się boimy, dlatego że my finansowo, Finalnie ceny mieszkania nie możemy podnieść, więc, jeżeli podpisujemy umowę deweloperską z danym klientem, to tą cenę musimy finalnie dowieść. No więc tutaj absolutnie nie zabawa w tym zakresie. Mm -hmm. Dzisiaj myślę, że rynek jest tak, myślę, że dzisiaj rynek jest ustabilizowany przynajmniej częściowo. Oczywiście te ceny idą w górę, ale nie tak drastycznie jak w ostatnich miesiącach, bo w ostatnich miesiącach, powiedzmy nie wiem, w ciągu pół roku ceny wzrosły od 1000-1500 zł do metra kwadratowego, więc to, to jest naprawdę duża mhm. zmiana. Dzisiaj te ceny Nadal idą w górę, ale już nie tak drastycznie, tak? Czyli gdzieś te bufory mhm. są, jesteśmy w stanie zabezpieczyć sobie. No i mam nadzieję i liczę na to, że przyszły rok będzie bardziej stabilny. No patrząc po tym, co się dzieje nam u nas w gospodarce, patrząc y, przez pryzmat inflacji, no to myślę, że, że, że trochę tutaj przystopujemy wszyscy. Mhm. Czy w świetle tych informacji uważasz, że to jest dobry moment, żeby kupować na przykład mieszkania inwestycyjne, czy niekoniecznie? Czy myślę, że to jest wciąż dobry moment, tak? To znaczy dzisiaj klientami, jeżeli chodzi o, o branżę deweloperską, to mamy głównie klientów, którzy chronią swój majątek. Bardzo duża część ludzi po prostu przerzuca swoje pieniądze, które mają w bankach właśnie w mieszkania, bo to jest jakby ochrona ich kapitału, mm -hmm. ochrona ich emerytur na przyszłość mm, zabezpieczają swoje pieniądze i to jest nadal y, bardzo dobry produkt, gdzie y, no, bez po pierwsze jest bezpieczeństwo, po drugie nadal te ceny rosną i będą rosły. Patrząc przez pryzmat Europy, no to nasze ceny mieszkań wciąż jeszcze są, bym powiedziała, atrakcyjne w stosunku do, do innych miast Europy. Nie wiem, we Francji czy... W tak naprawdę w Paryżu, czy w Mediolanie dzisiaj ceny mieszkań to jest koło 6, taki standard, bym powiedziała, średni, to jest cena 6 tysięcy euro za metr kwadratowy, więc u nas powiedzmy mhm. w tej Warszawie dzisiaj mamy średnią cenę koło 12 tysięcy złotych, więc nadal ten bufor jeszcze jest i absolutnie ja uważam, mhm. że te ceny będą rosły. Może nie tak spektakularnie jak w tym roku, ale kilka procent rocznie jak najbardziej, więc dzisiaj jeżeli ktoś się zastanawia, czy kup czy wziąć kredyt, no to, to ja mówię tak. tak, ja, jeżeli, To w przyszłym mhm. roku będzie drożej, tak? Dlatego, że jaki jest problem? Problem jest jeszcze jeden i to bardzo istotny: tego produktu jest bardzo mało na rynku, tak? My się mierzymy. Bo przepraszam, że cię przerwę, ale bo wydawałoby się, że strasznie dużo się buduje, że tych mieszkań y, tworzy się na potęgę, <laughs> a ty mówisz, że tego jest za mało. No, jest za mało, <laughs> bo jeżeli dzisiaj. Powiedzmy sobie, szczerze, w Warszawie sprzedaje się rocznie 20 tysiące mieszkań. No to czy na taką Warszawę to jest dużo? No nie wiem, czy to jest dużo. Mamy dwumilionowe miasto, gdzie kolejne 2 miliony jest przyjezdnych, oprócz tego mamy sporo zagranicznych, no to 20 tysięcy, czy dwadzieścia cztery tysiące mieszkań, no to nie jest jakaś ogromna skala w skali roku, tak? Mhm. A, a jednak tych klientów i tych ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie jest bardzo dużo. Natomiast no my się mierzymy z ogromnym problemem takim spodarzowym, tak? To znaczy znaczy, że, że trudno nam coraz szybciej przygotowywać te projekty. Dzisiaj, dla przykładu, w Warszawie taki projekt, gdzie, gdzie ja go zakontraktuję umową przedstępną i rozpocznę pracę nad nim, uzyskując nie wiem warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, to mi dzisiaj zajmuje to około pięciu lat średnio, żeby przygotować no taki projekt, więc proszę, strasznie proszę. długo. Mhm. I te terminy się bardzo wydłużają. W Krakowie jest trochę lepiej, bo jest dużo planów miejscowych. W Poznaniu też jest trochę lepiej, ale wciąż to jest dwa, trzy lata, gdzie, gdzie ten projekt trzeba przygotować, zanim ja go uruchomię do sprzedaży. Po drodze zmienia się prawo, plany miejscowe, zmieniają się interpretacje, więc tych problemów jest bardzo dużo i mhm. kłopotów, więc często te projekty faktycznie są przesuwane, więc no my nie dano orżamy. Dla przykładu zdrowy rynek, taki, który wydaje się, że ta podaż z popytem się równoważy, to jest wtedy, kiedy ilość y, mieszkań w ofercie, którą posiadają deweloperzy, wystarcza na najbliższe 3-4 kwartały. To jest taki, to wtedy się mówi o takim zdrowym rynku, gdzie, gdzie te ceny nie są jakoś wygórowane, nie widzimy drastycznych podwyżek. Wtedy ten rynek jest zdrowy. Dzisiaj w Warszawie my mamy produktu na jeden kwartał. W Krakowie, chyba w Poznaniu też, w Poznaniu mm. jest tam koło dwóch kwartałów, w Krakowie również jeden. Czyli tak naprawdę ja, jeżeli dzisiaj, jeżeli deweloperzy by, by zrobili stop, to za trzy miesiące nie będzie ani jednego mieszkania nowego do sprzedaży. Więc my no, siłą rzeczy szukamy pomysłów i rozwiązań, co tu zrobić, żeby było lepiej. Oczywiście w dużych miastach nie ma się co szukiwać, gruntu nie przybywa, tylko się kurczy. W związku z powyższym mhm. tych projektów, co do zasady będzie coraz mniej. i Ale w ogóle ta skala, że przygotowujesz przez pięć lat, a potem masz zapas czasowy trzy miesiące, bardzo daje przynajmniej tak, po wyobraźni. Tak, tak, to jest tej pracy, którą trzeba właśnie wykonać po drodze. I przygotować ten projekt jest strasznie duża i te zmiany, które są, no bo na przestrzeni powiedzmy trzech czy pięciu lat naprawdę tyle zmian, które mnie spotykają, to, to jest niewyobrażalna, więc praca w zmianie czy w takim stresie, to jest u mnie nagminnie, tak? Ja nie wiem, co będzie jutro. Ja nie wiem, co będzie za tydzień. Mnie trzeba się dostosowywać. Często robimy dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Idziemy w lewo, potem w prawo, więc jakby tutaj trzeba nadążać na tym, co się zmienia, a, a dużo się dzieje tak naprawdę. I w Miastach i, i w samorządach, i, i jakby w prawie, więc przez tych uchwał i ustaw ciągle są po prostu zmieniane, i to jest duży dla nas problem, bo teraz nawet dla przykładu znów jest pomysł zmiany warunków technicznych, które mają wejść w przyszłym roku, i jest na przykład pomysł, żeby zlikwidować w śródmieściu, na słonecznienie, w takim zakresie, że kawalerki będą musiały mieć jakąś, nie wiem, godzinę, dwie, trzy słońca, gdzie do tej pory tego nie było. W związku z powyższym to burzy całkowicie hmm. tak naprawdę zamysł śródmieścia i projektów, bo większość projektów w śródmieściu nie powstanie z tego powodu. No tak, no bo nie da się tego tak po prostu zmienić, nie? Dokładnie, Kurczę. dokładnie. Więc, więc tych zmian jest bardzo dużo. Na przykład pomysł jest wprowadzenia windy do y, trzykondygnacyjnego budynku. No więc hmm. ja zakładam, że jeżeli będę miała nawet jakiś blok, nawet nie blok, dom szeregowy, tak będę miała trzy kondygnacje, no to będę musiała zrobić windę. Mhm. No dotychczas nie było takiego obowiązku. Uh -huh. Tak, więc to absolutnie znów co spowoduje? Podniesienie kosztów, no bo to, to od razu ma wpływ na koszty, bo jeżeli dzisiaj dla przykładu jedna winda w bloku wielorodzinnym, nie wiem, cztero czy pięciokondygnacyjnym to jest 100-150 tysięcy, więc będę musiała zrobić tą windę w trzykondygnacyjnym budynku, to znów o te 100-120 tysięcy złotych wyjdzie mnie, mnie drożej projekt czyli to mieszkanie mhm. znów w konsekwencji będzie droższe. Więc tych zmian jest naprawdę sporo i przygotowanie tych projektów w skali tych pięciu lat, a potem właśnie, żeby ich naprodukować, żeby ten popyt spodarzom był spójny, no jest bardzo dużo pracy i wysiłku w tym zakresie. Mhm. Bo domyślam się, że to nie jest tak, że oni to zapowiadają, że to wprowadzą i dają czas i to obowiązuje kiedyś, tylko raczej na bieżąco, nie? Nie, to jest tak, że w, jest informacja, że już z projekt, ileś dni do analizy potem przechodzi, uchwalają i tak naprawdę czasami zdarza się, że gdzieś tam jesteśmy w stanie chociaż częściowo jakieś, jakieś zmiany zastopować, ale, ale jest bardzo trudno, tak. Oni, no, jak już rzucają projekt, no to to już ta, ta walka jest naprawdę na, na godziny czasami, żeby spróbować to jeszcze jakoś wyprostować, tak? Te konsultacje społeczne czy konsultacje branżowe, no to, no to one są tylko na papierze, tak naprawdę. Mm -hmm. No tak. Niestety. Powiedziałaś taką rzecz, że w Madrycie te mieszkania kosztują plus minus dwa razy więcej niż w Warszawie, w kontekście tego, że jeszcze możemy się spodziewać wzrostu cen. Już słyszę uszami wyobraźni, jeśli mogę tak powiedzieć. Osoby, które powiedzą, no, ale ile się zarabia we Włoszech, a ile się zarabia w Polsce? Powiedz mi, jak to jest w kontekście zarobków Polaków? Na co nas stać? Na jakie mieszkania? Czy to, że nie, królują małe metraże, wynika z tego, że tylko na to nas stać? Jak to się ma do Europy, na przykład? Europa też idzie w tym kierunku, że ta średnia cena powoduje, że te metraże są coraz mniejsze, że te mieszkania są no, metrażowo coraz mniejsze. Oczywiście, że chcielibyśmy mieć co najmniej trzy, czteropokojowe mieszkanie, stumetrowe, z fajnym tarasem, tylko jak się zrobi badania i w konsekwencji przeanalizuje to, co, co najczęściej się kupuje, no to, to, to niestety, ale stać nas na 30-40 metrów kwadratowych. Co do zasady, bo oczywiście, że jest jakaś pula ludzi, którzy no, są zamożni, średnio zamożni, więc ich stać na, na większe e, mieszkania, natomiast bardzo dużo osób i, i klientów, którzy kupują mieszkania, no to stać ich tylko na te mniejsze i w konsekwencji dlatego te metraże też się zmniejszają. W 2000, to znów dla przykładu, w 2000. 6-8 roku pamiętam, jak przygotowywaliśmy projekty, to średnia mieszkań w danym bloku była w granicach 60 metrów, tak? Jak się zliczyło te wszystkie mieszkania dzisiaj, no dzisiaj to już nie, ale powiedzmy dwa lata temu 3 lata temu to średnia mieszkanie w danym bloku wynosiła 52-53 metry, czyli no. Prawie tam 8-10 metrów, ta średnia się zmniejszyła. Dzisiaj, po tych wszystkich wzrostach, dyskusje, jakie są prowadzone i rozmowy na temat projektów, to ta średnia jest poniżej 50 48, mhm. 46, czyli jakby no, próbują się inwestorzy, deweloperzy dostosować do rynku, w jakim jesteśmy, czyli do klientów, na co ich stać. Bo oczywiście, że ja mogę zaprojektować budynek z mieszkaniami samymi, nie wiem, 70 metrów kwadratowych, tylko ja wtedy wiem, że tam zamieszkają ludzie zamożni. Po prostu. W perspektywie czasu kupią te mieszkania i oni tam zamieszkają. Natomiast gdzie mieszkania dla tych pozostałych? I tu jest ogromny problem w tym zakresie. Ja myślę, że to jest dyskusja nie, nie tylko na poziomie inwestorów i deweloperów, tylko na poziomie w ogóle państwa, samorządów, jak poradzić sobie z tą sytuacją, i jak nią zarządzić bo dzisiaj miasto czy samorząd tak naprawdę nie ma pomysłu i nie ma też mieszkań dla ludzi mniej zamożnych którzy powinni mieszkać w dużych miastach bo Aha. sami dobrze wiemy że miasto no, nie może składać się tylko i wyłącznie z bogatych ludzi no. i em, ale ten problem tak naprawdę jest bardzo widoczny we Francji, w Paryżu, dlatego że Paryż absolutnie teraz z tym walczy i widzi to, do czego przez wiele lat doprowadzono, czyli pozwolono właśnie zamieszkać ludziom najbogatszym w Paryżu, a ludziom tym biedniejszym, którzy no, wykonują bardzo różnego rodzaju zawody, które są absolutnie niezbędne, zostali wypchnięci poza granicę Paryża. I to jest bardzo duży problem, taki społeczny. Więc ja uważam, mhm. że my tutaj w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu absolutnie powinniśmy zadbać o każdego członka tego, tego społeczeństwa i pozwolić, a wręcz zabezpieczyć właśnie różnorodność w tym mieście, tak? Żeby każdy mógł mieć miejsce w tym mieście. I ten, kto sprzedaje w sklepie, i ten, kto dba o czystość naszego miasta, i ten, kto pracuje w biurze, i ten, kto jest prezesem, tak? Więc tutaj mhm. absolutnie należy zadbać o nas wszystkich, i to jest bardzo trudne. Więc dzisiaj rynek, niestety, powodując, że yy, znaczy, stara się dostosować do tego, co jest, czyli jeżeli widzimy, że miasto czy samorządy nie pomagają i, i nie ma dzisiaj takiego produktu dla, e, dla takich ludzi, to ja kiedyś byłam takim człowiekiem, dlatego że ja pamiętam, jak ja zaczynałam studia, ja, ja mieszkałam pod Krakowem i idąc na studia, no, to już było wiele lat temu, ja wynajęłam sobie pokój w mieszkaniu starszej osoby, gdzie mieszkała babcia, nie, też... która podnajmowała mhm. pokój. Mój pokój miał, nie wiem, 7 metrów kwadratowych, Mój miałam też. wspólną łazienkę, <laughs> kuchnię i na to po prostu moją rodzinę było stać, tak? Ale dzięki temu, że ja mogłam takie mieszkanie wynająć w rozsądnych pieniądzach, to ja mogłam skończyć studia i dzisiaj mm -hmm. po tylu latach jestem tu, gdzie jestem, więc my nie możemy też patrzeć przez pryzmat, że a źli deweloperzy budują takie klitki, małe mieszkania, a powinni budować większe. Tylko no co z tego? Oczywiście, że wybudujemy, mm -hmm. tylko kto w nich będzie mieszkał? Więc no trzeba znaleźć we wszystkim złoty środek, tak? I trzeba pomóc moim zdaniem wszystkim, tak? Ten, kto nie wiem, mieszka w jakiejś danej wsi, czy nie wiem, przyjeżdża tutaj do Warszawy z Podlasia, czy z Małopolski i ma... Taki budżet, jaki ma, no to jego nie będzie stać na to, żeby, żeby wynająć sobie w centrum 60 metrów kwadratowych. No to się nie oszukujmy, Jasne. tak? A ja uważam, że tak, że każdy powinien mieć prawo no, przyjechania do stolicy, czy do Krakowa, czy do Poznania, i zwiększyć swoje szanse na to, żeby żyło mu się lepiej. Mhm. No to trochę gładko przeszłyśmy niemalże już jedną nogą jesteśmy w temacie mikrokawalerek, czy mikroapartamentów właściwie. Bo chciałam o to zapytać później, ale aż się prosi, żeby teraz rozwinąć ten wątek, co o tym sądzisz? O, no właśnie, to jest taki temat, znaczy jest bardzo mocno kontrowersyjny, oczywiście. Mhm. I z jednej strony jestem przeciwnikiem robienia. Albo nazywania tak naprawdę tych lokali jako apartamenty czy mieszkania, bo to jest po prostu nieprawda. To jest kłamstwo, dlatego że zgodnie z prawem obowiązującym mieszkanie musi mieć co najmniej 25 metrów kwadratowych, więc wszystko, co jest poniżej, to nie jest mieszkanie i zazwyczaj mhm. są to budynki usługowe raczej jako, bym powiedziała, budynki zamieszkania zbiorowego, jako właśnie hotele, które posiadają lokale usługowe czy pokoje poniżej tych 25 metrów, no i są sprzedawane na rynku. Ja się nie zgadzam co do właśnie absolutnie oznaczania tego, że to jest mieszkanie, bo tam nie można się zameldować. Tak naprawdę to nie jest na pobyt stały do zamieszkania i tu jestem no daleka od tego. Natomiast no to, co, co powiedziałam wcześniej, patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje na rynku i tego, że nie ma dzisiaj innych możliwości dla tych ludzi, no to klientów jest bardzo dużo, tak? Jak się przyglądam... Czyli ktoś to kupuje. Ktoś to kupuje. Kupuję, ktoś to wynajmuje, tak? Więc to, to no są wydaje budynki. Wydaje się to takie niemożliwe, nie? Jak się patrzy z boku, bo wszyscy tak, to krytykują, nie? Tak, tak. A jednak, no bo jeżeli ja mam mieszkanie 15 metrowe, mam gdzieś na dole jakąś część wspólną, mam konsierza, który się opiekuje danym budynkiem, no to powiem szczerze, co mi jest do szczęścia potrzebne, jak jestem młody, tak? No chcę się wyspać, chcę się wykąpać, chcę sobie coś zjeść, ewentualnie pójdę na miasto. Chcę mieć blisko pracę, tak? Żebym nie musiał jeździć, nie wiem, dwie godziny do tej pracy. Chcę odłożyć pieniądze ewentualnie na swoją przyszłość, więc tych ludzi jest no masa, tak? Ja te budynki absolutnie, ja się im przyglądam, obserwuję, analizujemy. Tam nie ma pokoju czy mieszkania, właśnie mieszkania, tego lokalu, które by stało puste. One są wszystkie wynajęte. Wow. Więc no, więc tutaj myślę, że trzeba sobie zadać pytanie, tak? Jeżeli ja mówię, przyjechałam z maleńkiej wsi właśnie do Krakowa, które leżało 200 kilometrów od mojej mojego miejsca zamieszkania i stać mnie było tylko właśnie na pokój siedmiometrowy, tak, u babci. Dawno mhm. temu. Więc to, te czasy się nie zmieniły. Dzisiaj tak samo jest. Jeżeli mamy wykluczenie komunikacyjne, gdzie w małych wioskach w małych miastach ludzie mają problem, ponieważ nie ma komunikacji miejskiej i czują się wykluczeni. No to dlaczego tych ludzi mamy też wykluczać z życia w dużym mieście? Do tego, żeby oni zdobyli wykształcenie, żeby, nie wiem, rozwinęły swoją karierę. To są mega fajni, inteligentni ludzie, tak jak my. Mhm. Mhm. No tak. Z drugiej strony te mikrokowalerki jednak cały czas są przerażające i to, że tak dużo tego się buduje, no to ma prawo Budzić kontrowersje i wcale się temu nie dziwię. Czy to, że one nie nazywają się mieszkaniami oficjalnie, czy to ma jakieś efekty uboczne później? Znaczy, no, na pewno trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to jest po prostu lokal usługowy i jego się nie zamieszkuje. Nie można się w nim zameldować, więc formalnie to nie jest mieszkanie. I, i tutaj absolutnie mm -hmm. trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Z punktu widzenia takiego, nie wiem, ja jeżeli kupuje ten lokal i wynajmuje go komuś na mieszkanie, w cudzysłowiu, no to, to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że, no, że to nie do końca jest godne z prawem. I jeżeli cokolwiek by się wydarzyło w takim mieszkaniu złego, no to konsekwencje ponosi w no, właściciel tak naprawdę, więc tutaj ja, ja do tego podchodzę bardzo e, ostrożnie mhm. i z takim dużym dystansem, bo uważam, że no nie jest to do końca takie zero-jedynkowe. Jeżeli mam, nie wiem, akademik, czy właśnie zamieszkanie zbiorowe, gdzie, gdzie tak naprawdę to pełni funkcję takiego e, miejsca, gdzie się śpi, nie wiem, mieszka na co dzień, ale ma się na dole części wspólne, no to to jest trochę inna kwestia, tak? Właśnie, jeszcze porównując akademiki, bo ja jakby też w tej, w tej branży trochę się odnajduję, pracuję w niej, więc jakby też tutaj analizujemy dość mocno ten rynek, no to też trzeba wziąć pod uwagę, że akademiki, bo to się tak naprawdę prawie że nie różni z akademikami. Akademiki, które powstają w tej chwili, one też mają bardzo małe pokoje, to jest 12-20, to naprawdę chyba trudno znaleźć, ale 12-15 metrów kwadratowych. To mniej więcej takie mm, pokoje się tworzy dla studentów. Tak, tak. Albo pojedyncze, niewielkie. Ale na, na dwie osoby zazwyczaj. Natomiast nie? zwraca się uwagę na te mm -hmm. części wspólne. I, y, I te części wspólne, które są jako usługowe właśnie, czyli, nie wiem, sala do nauki, sala kinowa, pralnia, ty, tych części wspólnych jest dość dużo. No to one absolutnie rekompensują tą powierzchnię mieszkalną, którą się ma, i myślę, że te lokale usługowe, mm -hmm. czyli te apart-hotele, czy, czy te mieszkania, które no nie są mieszkaniami, one będą szły w tym kierunku. To znaczy, że oczywiście będą coraz mniejsze, natomiast będą, żeby przyciągnąć klientów i żeby przyciągnąć ludzi, będą dawały Dużo usług dodatkowych, bo to jest absolutnie plusem, tak, bo ja mogę mieć małe swoje mieszkanie składające się z, nie wiem, z 15-20 metrów, natomiast mam dużo części wspólnych, z których po prostu korzystam. I jak potrzebuję, nie wiem, spokoju, potrzebuję się wyspać, to mam swoje cztery ściany, gdzie nikt mi nie przeszkadza, ale z drugiej strony mam dużą przestrzeń integracyjną, gdzie mogę zejść na dół, nie wiem, ugotować coś wspólnie w wspólnej kuchni, mogę razem obejrzeć film, mogę pograć w gry i to absolutnie się dzieje, tak? I, i to idzie w tym kierunku i to się absolutnie rozwija bardzo mocno. I powiem szczerze, myślę, że to jest dobry kierunek, tak? Dlatego, że ja też przyglądam się młodym i nowym pokoleniom, które wchodzą na rynek pracy, na ścieżkę zawodową. No oni zaczynają mieć trochę inne preferencje niż my. Właśnie. Wolą tę przestrzenie wspólną. Nie są takimi no-life'ami jak nasze pokolenie? Oni są, tylko oni mają swoją przestrzeń też w, w internecie. tak? Więc oni jakby zamykają się w swoim mm. świecie w internecie. Natomiast jeżeli potrzebują, to chcą się spotkać właśnie nie w swoim mieszkaniu. Oni nie potrzebują nie wiem, 80, 100 metrów kwadratowych. Oni nawet nie potrzebują własności, tak? To znaczy, że coraz więcej jakby informacji jest takiej, że oni chcą być po prostu elastyczni, oni chcą być mobilni, oni nie chcą wchodzić w kredytowanie się na 35, 40 lat i kupować mieszkanie 100 metrowe w jednym miejscu, bo oni nie wiedzą gdzie będą za rok, dwa, trzy. I powiem szczerze, absolutnie ich rozumiem, tak? Bo dzisiaj świat tak bardzo się szybko zmienia, że uważam, że ta właśnie taka wolność i, i ta mobilność, że ja nie wiem, mieszkam w Warszawie i pracuję na Mordorze i tam wynajmuję mieszkanie, a za chwilę zmieniam firmę i pracuję, nie wiem, w, na woli, to zmieniam również y, tam mieszkanie, więc jakby nie muszę właśnie. dojeżdżać i tracić czas na, na korki na przykład. I na komunikację, więc absolutnie no, ten rynek się będzie zmieniał. I ten najem wchodzi nam coraz bardziej. I chyba coraz bardziej przekonuje, zwłaszcza tych młodych, tak? Że to jest fajne, fajne hmm. rozwiązanie. Coś w tym jest, bo ja też, projektując wnętrze, obserwuję taką tendencję, że coraz mniej klientów, nawet takich ze sporymi przestrzeniami prosi o gigantyczne stoły jadalniane, też rozkładane, wiesz, na 12 plus osób. I tłumaczą to w taki sposób, że no, przecież, jak będzie jakaś impreza, no to pójdą do knajpy. <laughs> już, już nie mają ochoty robić jakichś wystawnych, właśnie imprez w domu, bo, bo przecież równie dobrze można się przenieść do restauracji, gdzie nie będzie problemu z ilością miejsca, nie? Oczywiście, znaczy my idziemy w stronę usług, więc świat nasz idzie absolutnie w tym kierunku i ja jestem na przykład zwolenniczką tego, aby mieszkania też się zmieniały pod tym kątem, żeby nie zmieniały się metrażowo, bo zmniejszanie, nie wiem, trzech pokoi z 65 metrów do 60, a potem do 56, mhm. ale nie zmieniając w nim nic, no to uważam, że nic nie daje. Natomiast jeżeli zmieniamy ich funkcję i ustawność, czyli dostosowujemy to mieszkanie do potrzeb klienta, no to ja uważam, że w tym kierunku. Ja mogę mieć fajne, małe mieszkanie, ale mam pokój, gdzie mam, nie wiem, łóżko, które mam zamknięte w szafie, mm -hmm. i na co dzień w tym pokoju pracuję, tak? A, a wieczorem rozkładam sobie to łóżko i mam z tego sypialnię, więc jakbym. Moim zdaniem my będziemy szli w tym kierunku, to znaczy, że mniejsze mieszkania, ale bardziej e, spójne, bardziej użytkowe, to znaczy wykorzystujące przestrzeń co do centymetra i też pokazujące, jak te mieszkanie można zmieniać na moje własne potrzeby. Jak jestem, nie wiem, joginką i lubię, em, Ćwiczyć dużo i, i uprawiać jogę, to mam przestrzeń na to, żeby właśnie rozłożyć tą matę i Ćwiczyć. Jak właśnie mam pod pracę w domu, to nie muszę zajmować jeden pokój łóżkiem, które po prostu nic nie, jakby nic nie daje mi ten pokój, tylko stoi w nim łóżko sypialniane. Mogę na w ciągu dnia z niego korzystać, więc absolutnie idziemy w tym kierunku. Myślę, że coraz bardziej jesteśmy wygodniejsi i na przykład ja bym sobie Patrząc po tylu latach, hmm. marzyła, aby mieć pralnię w, w swoim bloku, bo ja obecnie mieszkam w bloku i ja naprawdę byłabym przeszczęśliwa, gdybym miała pralnię. Mm -hmm. No to jest przyjemna osoba. Właśnie, no. więc w związku z powyższym myślę, że, że te wszystkie mm, idą zmiany, one idą jeszcze wolno, ale idą i idą w stronę usług. Jakby mniejszych powierzchni, ale bardziej dostosowanych do nas, do naszych potrzeb, i niekoniecznie chcemy być związani z danym miejscem przez najbliższe 30 lat. Mhm. To też widać czasem w serialach amerykańskich jest taki motyw tiny houses, czyli takie mikrodomeczki, w których naprawdę każdy centymetr, może nawet milimetr jest wykorzystany. I to też stało się może nawet nie tyle rodzajem nieruchomości, ile stylem życia, nie? Tak, tak. Znaczy myślę, że no mówię, przyglądam się temu młodemu pokoleniu i to, co ja wyczytuję z jakby z ich tutaj rozmów i, i dyskusji, no to dla nich jest bardzo ważna ta wolność i niezależność, tak? I, i oni nie mm. chcą mieć poczucia związania, właśnie nawet z mieszkaniem, na które muszą pracować 30 lat i być w jednym mhm. miejscu, bo oni nie wiedzą, gdzie będą za 2-3 lata, a, a faktycznie ta, ta zmiana idzie bardzo szybko i. Jestem przekonana, że, że w tym kierunku idziemy. Wciąż pomału, wciąż bardzo duża część Polaków chce mieć swoje mieszkanie, więc jakby ta deweloperka świetnie sobie radzi i, i to budownictwo. To, co ja obserwuję, wracając jakby na nasze tutaj pole, no to bardzo mocno rozwijają się podmiejskie przestrzenie i miasteczka, czyli blisko do Warszawy, nawet do tak 40 minut Gdzieś tam samochodem czy kolejką, buduje się wszędzie na potęgę. Małe, mniejsze miejscowości, jak nie wiem, Łódź, Lublin, Szczecin, Olsztyn, Zamość to wszystko no, po prostu bardzo mocno się rozwija bardzo mocno. No, to też nie jest tak, jak już trochę do tego nawiązałaś, że to też nie jest idealna opcja, że ludzi nie stać na mieszkania na przykład w Warszawie, więc wylewa się to mieszkalnictwo na, poza obrzeża i mnóstwo osób wybiera jednak mieszkanie pod jakimś dużym miastem. Ja tutaj należę do tych osób, bo kupiłam sobie dom w Wieliczce, bo w Krakowie, mimo że Wiliczka graniczy z Krakowem, to jest mega blisko, nie? Ceny są. Niesamowicie różne, jest ogromna przepaść, więc nie ma sensu kupować w Krakowie, jeżeli komuś na tym nie zależy. Nie? No ale ma to też pod kątem urbanistycznym i społecznym swoje konsekwencje. Tak, zdecydowanie rozlewanie się miast w ogóle nie jest znaczy, takim czynnikiem, bym powiedziała, pozytywnym, raczej negatywnym, no bo to się zwiąże z utrzymywaniem takich kosztów związanych z infrastrukturą z tym, że spora część mieszkańców czy ludzi, która pracuje na co dzień, czy uczy się na przykład w Krakowie czy w Warszawie, mieszka poza tymi miejscowościami, więc płacą podatki gdzie indziej. Korzystają z infrastruktury tych miast, więc tutaj to, to nie jest dobre rozwiązanie. Potem stanie w tych korkach frustracja. Powiedzmy, jeszcze na dzień dzisiejszy no, nie ma może jakichś drastycznych tutaj zmian, takich, że stoimy, nie wiem, jeżdżąc do pracy po dwie godziny, ale czym więcej będzie się budowało właśnie na obrzeżach, czym więcej będzie rozlewało się to miasto, no to tym będzie gorzej i społecznie. Też nie do końca jest to, myślę, jest. To pozytywne, tak? No bo jednak życie wśród ludzi, wśród różnych, że tak powiem, przyjemności, z których można skorzystać, czy też z komunikacji, gdzie można łatwo i szybko przyjechać i nie trzeba tuc się po pracy dwie godziny do domu i jeszcze potem w domu zajmować się szeregiem innych spraw, no nie jest to, myślę, dobra wiadomość. A zwłaszcza tych, którzy mieszkają, no wie, tak jak ja się przyglądam w Warszawie bardzo mocno, to myślę, że jest to samo w Krakowie, czyli jeżeli Warszawa ucieka po za obrzeża, to siłą rzeczy samo życie w Warszawie jest coraz droższe, po prostu. Mhm, na pewno. To samo jest w dużych miastach, tak? Więc czy w Krakowie, czy w Poznaniu, czy w Trójmieście, tak? Więc, więc gdzieś ten balans trzeba znaleźć i, i go szukać. No tutaj jest ogromna rola samorządów. No i trzymam za nich kciuki, żeby je jednak znaleźli. I szukali. Mhm, żeby jakoś się to odwróciło. Okej, okay, wróćmy może do przeciętnego Kowalskiego. I do tego, jak on kupuje mieszkanie. Powiedz mi, na co taki przeciętny kowalski, który być może w ogóle nie ma doświadczenia w kupowaniu mieszkań, na co on może zwrócić uwagę? Poza takimi oczywistościami, jak układ mieszkania, to że czy jest w odpowiedniej dla niego lokalizacji, na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby dobrze kupić? Znaczy, z tego, co, co znów ja obserwuję, i jakby z takich danych, które czytam, no to oczywiście, że zawsze dwa czynniki najważniejsze, którymi się kierujemy, to jest lokalizacja i cena, tak? No bo mieszkamy w danym rejonie, więc jesteśmy już przyzwyczajeni i lubimy dane miejsce, więc szukamy absolutnie w tym konkretnym rejonie tych, tego mieszkania. No, i tak samo no, patrzymy na budżet, tak? No bo jest, mamy gdzieś tam ograniczenia, czy kredytowe, czy, czy własnych środków, gdzie nas to limituje, więc absolutnie to są takie dwa główne czynniki, które prowadzą nas do zakupu danej lokalizacji, czy danej, danego projektu. Ja absolutnie y, zawsze przestrzegam, żeby po pierwsze pojechać w dano miejsce i sobie obejrzeć lokalizację, gdzie ta działka jest położona, co jest obok w sąsiedztwie. Jak daleko mam, nie wiem, do autobusu, jak daleko mam do szkoły, do przedszkola, do sklepów, czyli coś, co wpływa na moje codzienne życie. Natomiast, jakby wchodząc już w takie szczegóły, no to absolutnie prospekt to jest taki dokument, który myślę, że jest taką biblią zakupową, bo tam znajduje się wszystko. Tam każdy inwestor, deweloper jest zobowiązany, aby taki prospekt dołączyć do umowy, i tam są zawarte no. Wszystkie możliwe informacje na temat samego projektu, jak on wygląda, jakie było uzyskiwane pozwolenie na budowę, kiedy z jakich materiałów będzie wykonywana dane, dany budynek, ale też z informacji, co się dzieje dookoła, bo zgodnie z, z tutaj z ustawą y, my musimy przekazać informację, co się będzie działo albo dzieje w, w odległości jednego kilometra od danej inwestycji, czyli wszystkie możliwe, mhm. nie wiem, nowe projekty, jak będzie powstawała droga, no to to należy to umieścić, jak będzie powstawało przedszkole również, czyli wszystkie możliwe zadania, które są wykonywane przez instytucje publiczne, projekty, które mają być realizowane, no to one muszą być tam podane, więc warto to przeczytać, zobaczyć tak naprawdę, czy czasami mnie nie zaskoczy jakaś droga szybkiego ruchu albo nie wiem. Ktoś chce wysypisko na przykład wybudować gdzieś w okolicy, no to tamte informacje się wszystkie znajdą. Więc bardzo tutaj polecam czytania tego prospektu i studiowania go, i absolutnie spotykania się z, z przedstawicielami deweloperów, jeżeli czegoś się nie rozumie, nie do końca. Czuję to absolutnie rozmowa z nimi i prośba o wyjaśnienie, bo dzisiaj tak naprawdę wszystko można się dowiedzieć na temat danej inwestycji. Ja polecam szperania na forach, na stronach urzędów, bo każdy urząd, każde miasto tak naprawdę ma swoją stronę. Kraków ma swoją, Warszawa ma UM, Warszawa. Tam są mapy, gdzie wszystko można przejrzeć, naprawdę wszystkie wnioski. Mhm. Wszystko, co jest na działce, co jest w sąsiedztwie, czy są media, czy są jakieś budynki. Więc polecam, że tak powiem, trochę zabawić się w detektywa i, i poszukać wiele informacji, bo można się bardzo dużo dowiedzieć. Ja sama z tego korzystam, bo, bo często muszę być detektywem przygotowując inwestycje, więc szperam po jakichś starych mapach, co tam mogło być wcześniej albo po forach, że się okazuje, że jest jakiś projekt drogi na przykład, ktoś projektuje, albo sąsiad właśnie, więc, więc tutaj faktycznie bycie takim detektywem jest bardzo, bardzo ważne, żeby się jak najwięcej rzeczy dowiedzieć o danym projekcie, o tym, co powstanie, jak on będzie wyglądał, co w nim jest, z takich informacji, myślę, ważnych, to są części wspólne i to, za co ja, Jan Kowalski, będę płacił w tym projekcie, dlatego że. W postaci też czynszu potem, nie? Jest. Tak, dokładnie. Dlatego, że jest bardzo dużo takich niuansów, o których nie wiemy albo, albo sobie też nie zdajemy z tego sprawę, jak to, jak to wygląda i, a potem po prostu jesteśmy, no, zaskoczeni, tak? Więc warto o, o, o wszystkie takie kosztotwórcze rzeczy pytać, to znaczy za co będę płacił, co w moim czynszu jest, na przykład tereny mm -hmm. zielone, dlatego że często jest tak, że w planach miejscowych jest wręcz narzucone, że w danym części projektu musi być teren zielony, który jest ogólnodostępny, ale nie jest publiczny. Często miasta i samorządy tak wpisują, ponieważ jeżeli zrobiliby to z bardzo prostego powodu dlatego, że jeżeli jest to publiczne, to ich to obliguje do wykupu i do wypłaty odszkodowania właścicielowi gruntu. Natomiast jak oni zrobią, że to jest ogólnodostępne, a nie publiczne, to wtedy nie mają tutaj um, nakazu wykupu tego okay. terenu. Co w konsekwencji no, fajnie, mam na rysunku projekt jakiegoś terenu zielonego, placu, który potrafi mieć naprawdę bardzo dużo metrów kwadratowych. Ja mam taki projekt, gdzie mam prawie 5000 metrów kwadratowych parku i z jednej strony, no, wow, świetnie, tak, będę miał fajny park, ale z drugiej strony trzeba mieć z tyłu głowy, że za ten park będę płacił, że ja go będę utrzymywał, że jeżeli jest tam fontanna, to potem w czynszu będę płacił za tą fontannę. I niestety, jeżeli teren jest ogólnodostępny, no to, to informacja jest taka, że ten teren ja nie mogę ogrodzić, że z tego parku i z tej fontanny mogą korzystać mm. wszyscy z całej dzielnicy. Mogą też to niszczyć potencjalnie. Dokładnie, mogą to niszczyć, mogą, może im się coś tam stać, tak? Mm. Za co potem ja w, jako wspólnota będę odpowiadał. Więc tutaj naprawdę y, trzeba mieć tego świadomość, że no, że jednak są to koszty i często, niestety, to, to znów jest taka walka dwóch stron. To, tak jak przy, przy tych mikrokawalerkach, to tak samo przy terenach zielonych, bo cały czas są głosy, które mówią więcej zieleni, więcej terenów zielonych, pnączy, mhm. dużych drzew, teren... tylko potem, niestety, my mamy taką praktykę, też widzimy po osiedlach, że wspólnoty tego nie chcą utrzymywać, bo to są dość spore koszty utrzymania. I to, co my zasadziliśmy, to po kilku latach, y, tam już nie ma nic, tylko trawa. Mm -hmm. No bo po prostu nie dbają, więc. I kostka brukowa. I kostka brukowa, bo jest najprostszej. Więc, więc tutaj, no, trzeba to wyważyć wszystko, tak? Ja też jestem za tym, żeby sadzić drzewa i robić fajny teren zielony. No tylko potem to kosztuje, bo to trzeba utrzymać, nawadniać, zatrudnić ogrodnika pielęgnować, konserwować, ubezpieczyć. Więc to są wszystko koszty, które my w czynszu będziemy ponosić. To samo... No właśnie, a tak jeszcze jakbyśmy mogły rozwinąć ten motyw zieleni. Czy to jest jedyny powód, dla którego się projektuje tak mało zieleni? Bo to jest często zarzut wobec różnych nowych inwestycji, że to jest taka betonoza. To no jest betonoza, dlatego że współczynniki... Miejsc postojowych są nieubłagane. To znaczy plan miejscowy czy warunki zabudowy narzucają nam obowiązek wybudowania jednego, co najmniej jednego miejsca postojowego na jedno mieszkanie. Mam mhm. takie plany, gdzie jest jeden dwa, jeden pięć czy dwa miejsca postojowe. No więc siłą rzeczy Czym więcej mieszkań, tym więcej miejsc postojowych. Ja się nie spotkałam albo spotykam się z niewielką ilością terenu zielonego, na którym faktycznie można coś posadzić, no bo wszędzie po prostu całą działkę pokrywa garaż podziemny i wymóg mhm. tych miejsc postojowych. Oczywiście, znów, ja mogę wrócić do tego, że no dobrze, to ja nie wybuduję 150 mieszkań, tylko 100 na tej działce i zrobimy połowę garażu podziemnego, i będziemy mieć połowę fajnego terenu zielonego, posadzimy drzewa. Tylko, no, wracamy znów do kwestii finansowych, i wtedy to mieszkanie nie będzie kosztowało 10 tysięcy, tylko 15, a może 20, hmm. więc to jest to wypośrodkowanie wszystkiego, tak? Ja też uważam, że robienie dzisiaj garaży, miejsc postojowych, gdzie świat idzie w kierunku znów najmu i korzystania z samochodów, bo też to widzimy, że coraz mniej osób chce te miejsca postojowe. Jeżeli ma komunikację miejską, to chce korzystać z komunikacji miejskiej. Mhm. Mamy wynajem tych samochodów krótko-długoterminowe, i rynek ten bardzo mocno się rozwija, więc siłą rzeczy myślę, że za kilka. Kilkanaście lat. Nie będzie nam potrzebne te miejsca postojowe i, i będą stałe, puste garaże, tak? To więc... jest ciekawe, bo cały czas mamy problem z coraz większymi korkami, więc wydawałoby się, że to będzie się pogarszać, ale ty mówisz, że raczej najem samochodów. Myślę, że po, raczej najem, dlatego że znów y, młodzi nie chcą przywiązywać się do właśnie posiadania, tak? To znaczy raczej idziemy mm -hmm. w najem. Raczej myślę, że samochody, to znów bardziej patrzenie w przyszłość i tego, jak się świat zmienia, będziemy po prostu korzystać z samochodów, które będą jak taksówki, tak? Będę mogła sobie wsiąść mhm. pod domem i wysiąść, nie wiem, przy szkole czy przy pracy. I jakby usługi ich będą na tyle dostępne, że, że nie będziemy potrzebować samochodów. Ja mam bardzo dużo znajomych już w tej chwili, na przykład w Warszawie, którzy nie mają swoich samochodów, którzy wolą mhm. zapłacić za taksówkę, czy jeżdżą komunikacją miejską. Natomiast jeżeli potrzebują, to wezmą tak taksówkę, zapłacą za nią 10, 12, 15 zł, czy, 10, czy 20, i suma summarum wychodzą na podobną kwotę, tak? A, a nie muszą właśnie martwić się o miejsce postojowe, nie muszą się martwić o o polisę, ubezpieczenia, o utrzymanie samochodu, o, o ewentualnie no zniszczenia, więc, więc znów tak. Tak, no bo nawet, nawet jak ma się do zrobienia jakieś zakupy, nie wiem, spożywcze, to można je po prostu zamówić z dowozem do ładnie. domu i nie trzeba mieć bagażnika samochodu, żeby zrobić te zakupy w sposób komfortowy. Wydaje mi się, że teraz w wielu dużych miastach ludzie, jeżeli decydują się na posiadanie auta, to często wynika to z tego, że na przykład mają rodzinę za miastem i chcą tam móc komfortowo dojeżdżać, nie? Na przykład. Rodzina mojego męża jest z drugiego końca Polski, więc no bez samochodu y, taka podróż byłaby koszmarem. Dokładnie, więc myślę. Szczególnie z psami. Y, do, dokładnie. Ale myślę, że też właśnie zmiany pomału, ale, ale idą w tym kierunku. Dla przykładu, y, wiem, że jedna z dość dużych sieci testuje w tej chwili takie dostawy do 15-20 minut. Mhm. Czyli stawia w bliskim sąsiedztwie bloku magazyn z produktami spożywczymi i o. ty masz aplikację, w której sobie po prostu zamawiasz dane rzeczy i w ciągu 20 minut oni ci dostarczają. Więc i to idzie, wow. tak? To jest już w tej chwili badane, z, sprawdzane, mi się to bardziej opłaca mhm. i uważam, że to My idziemy w stronę Boże, usług. Ja to chcę w co? No. <laughs> idziemy w stronę. Wow, naprawdę dobrze to brzmi. Tak, tak, znaczy idziemy w stronę usług ułatwiania sobie życia i, i absolutnie to, to się będzie działo, więc, więc właśnie wracając do miejsc postojowych, ja jestem też zwolennikiem, żeby to zmniejszać, zwłaszcza jeżeli mamy metro, zwłaszcza jeżeli mamy, nie wiem, tramwaje, to absolutnie powinniśmy robić wszystko i w cudzysłowie zmuszać klientów do tego, żeby z tego korzystali a nie wjeżdżali samochodami. Główne miasta zaczynają walczyć z samochodami, wprowadzają duże opłaty, ograniczenia właśnie po to, żeby żeby dzisiaj tą komunikacją jeździć e, i też powinni iść w tym kierunku, aby projekty też były w tym, mm -hmm. e, w tym kierunku szły. To znaczy, że mamy coraz mniej samochodów, miejsc postojowych, korzystaj z komunikacji miejskiej. Bo żeby ona się opłacała i, i, i była tania, no to musi jakaś ilość ludzi z niej korzystać. Ale myślę, że też mentalnie się dużo dzieje, więc więc będziemy się. Będzie się to wszystko zmieniało. I też marzę o tym, żeby faktycznie tych zieleni było więcej, ale no to trzeba wszystko wypośrodkować, bo zawsze jest kilka stron, które na to patrzą, czyli ci, którzy by chcieli z tego korzystać, ale są tacy, którzy muszą za to płacić. Są też przepisy, które mówią, my bardzo często się z tym zderzamy, żeby nie robić wysokich zieleni wzdłuż dróg wzdłuż budynków, bo strażacy nam nie chcą tego zaakceptować, dlatego że znów to jest związane z bezpieczeństwem hmm. i pożarowym i nie wyrażają zgody na to, żeby tego rodzaju jakby ograniczenia w postaci drzew były. Więc no, jakby jest, jest wiele tutaj sprzeczności, wiele interesów do, do wypośrodkowania, chociaż na pewno dobrą wiadomością jest to, że jak kiedyś miasta jeszcze parę lat temu było tak, że miasta wycinały, nie wiem, 100 drzew, to sadziły tylko 60 potem i sukcesywnie hmm. od kilku lat, ponieważ jest duża presja też i też jakby taki interes społeczny, a, ale też duża presja ludzi na to, żeby tej zieleni było więcej, to od chyba bodajże dwóch, trzy, czy trzech lat faktycznie jest tak, że na przykład Warszawa e, ma jeden do jednego. To znaczy, że jeżeli wytnie 100 drzew, to 100 sadzi. I, I to jest dobry kierunek, tak? To znaczy, że gdzieś tam dbamy, wymieniamy, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że my mamy w dużych miastach drzewa szybko rosnące, ale też y, szybko, te, kiedyś te sadzono, tak, y, drzewa, które one, one miały zadanie szybko urosnąć, y, natomiast one nie są no, jakimś tutaj estetycznym, świetnym drzewem, tylko no, to są raczej drzewa, które należałoby już teraz po tych 20-30 latach usunąć, bo one stanowią zagrożenie w większości i wymienić na gatunki, które są no lepsze, tak, dla nas. Mhm też wydaje mi się, ale tutaj nie jestem tego pewna, że im starsze drzewo, tym gorzej produkuje tlen, więc to jest korzystne, żeby mieć młode drzewo. Oczywiście nie chodzi o te anorektyczne malutkie drzewka, które jeszcze nie wyrosły, ale w ogóle młodsze drzewa tak. lepiej działają na powietrze. Podobno, tak mi się wydaje. Też coś takiego no. słyszałam. Nie jestem ekspertem akurat, jeżeli chodzi o zieleń, natomiast faktycznie jest tak, że te drzewa sukcesywnie są wymieniane, bo stanowią dzisiaj zagrożenie, no i też utrzymanie ich w mieście kosztuje. Mhm. W związku z powyższym tutaj faktycznie trzeba się zastanowić nad tą gospodarką zieleni, ale my myślę, że mamy naprawdę fajnych i mądrych ekspertów w tym zakresie, więc tutaj liczę na to, że, że faktycznie będzie się to zmieniało i absolutnie zachęcam mhm. ludzi do. Do tego właśnie, do takiego działania w tym zakresie, bo często właśnie my to w ogóle uwielbiamy narzekać i uwielbiamy krytykować, ale jakiekolwiek zmiany wprowadzać, czy nie wiem, działać, no to już jest nam trudno. Ja patrząc przez pryzmat różnych miast, w których współpracuję, to absolutnie cenię sobie ludzi z Poznania, bo są najbardziej prospołeczni i działający. Tam przy projektach A. absolutnie sąsiedzi przychodzili do nas z różnymi pomysłami na przykład, tak? I mieliśmy, A. Zmieliśmy sytuację, gdzie mieliśmy projekt, gdzie sąsiedzi poprosili nas o to, abyśmy w ramach tego, że realizujemy tutaj inwestycje, to czy nie moglibyśmy wzdłuż ulicy posadzić, nie wiem, 30 drzew, żeby mieszkańcom, którzy tam spacerują, czy kobietom z dziećmi, czy babciom było tutaj raźniej i mhm, mieli przyjemniej, przyjemniej, tak, zdecydowanie. W związku z powyższym poprosili nas o to, żebyśmy posadzili te drzewa. No i Oczywiście zrobiliśmy to wspólnie, więc było bardzo trudno wyprosić Super. miasto, bo miasto się nie chciało zgodzić, bo, mm. no bo dla nich to jest oczywiście też koszt, ale wspólnie wypracowaliśmy taki projekt i faktycznie zostały zasadzone te drzewa. Więc absolutnie tutaj działanie wspólne jestem na tak i absolutnie tutaj popieram, żeby działać, a nie tylko narzekać. No, narzekanie jest takie przyjemne. Tak, dokładnie. Dobra, no to wracając do tego przeciętnego Kowalskiego, który kupuje mieszkanie, co jeszcze możemy powiedzieć, na co powinien zwrócić uwagę? No właśnie na te koszty, które są dość istotne i warto dopytać się tak naprawdę, jeżeli chodzi o te części wspólne, o tą zieleń, która tam jest, o infrastrukturę, czyli... O drogi, które są, czy to są drogi publiczne, czy znów prywatne? Czy ja będę je miał w swoim mhm. zakresie w budynku, czy jednak przejmie to miasto? Jeżeli chodzi o kwestie mediów, czyli skąd jest podłączona woda, skąd jest podłączona kanalizacja, ciepło. Te, te wszystkie informacje naprawdę są bardzo istotne i warto o to dopytać, żeby wiedzieć, mieć pewność, że to, nie wiem, idzie z głównej ulicy, mam podłączono, płacę bezpośrednio do miasta, czy do tutaj gestora, który te media obsługuje i, i śpię spokojnie, tak? Czyli takie podstawowe informacje, że ja mam, no mam budynek i mogę w nim zamieszkać, ale no na przykład nie mam jak korzystać z wody, bo nie mam, tak? Albo, nie wiem, ciepła. Więc absolutnie tutaj warto y, dopytać o te szczegóły i tak naprawdę to jeszcze jest jedna dość istotna informacja, czyli kanalizacja deszczowa, czyli co się dzieje z deszczówką. Czy deszczówkę, która pozostaje u mnie w bloku, to ona jest rozprowadzana u mnie na terenie, czy jednak jest podłączona do kanalizacji deszczowej? Jeżeli jest podłączona do kanalizacji deszczowej miejskiej, no to śpimy spokojnie, tak? Powiemy, że ją odbiera miasto i nie musimy się z tym martwić. Natomiast jeżeli nie jest i my musimy ją zagospodarować na własnym terenie, no to znów trzeba się liczyć z tym, że Będziemy płacić za wywóz tej deszczówki w czynszu. I czasami naprawdę są to niemałe mhm. pieniądze. Ja wielokrotnie się z tym spotkałam, że potem ludzie mieszkający w danym bloku zderzają się z rzeczywistością i okazuje się, że to jest kilka tysięcy miesięcznie za wywożenie tej deszczówki, zwłaszcza w okresach, kiedy na przykład są takie potężne ulewy i te zbiorniki, bo często to jest tak, że ta deszczówka jest zbierana w jakieś zbiorniki, trzeba je opróżniać i je wywozić. No i to jest spory koszt, który potem mieszkańcy muszą ponieść. Więc tutaj warto o to zapytać, o, o te wszystkie media i, i przyłączenia, które które są potrzebne do funkcjonowania tego budynku. I chyba taką ostatnią rzeczą, którą ja też zwracam uwagę, no to jest obsługa serwisowa, tak? Czyli co się wydarzy potem, jak ja już kupię to mieszkanie? Bo oczywiście mm -hmm. dzisiaj jak coś chcę kupić, to handlowcy zrobią wszystko i przekonają nas, że to jest najlepsze miejsce <laughs> ever, tak? I, i że po prostu będzie pan, nie ma dokładnie, będzie pan zadowolony. Natomiast wiemy dobrze, że tak nie jest, dlatego że to jest budynek, który pracuje, który nie znam budynku, który nie ma usterek, tak? To znaczy zawsze coś się pojawia. My mamy gwarancję na to, w związku z powyższym ja jako właśnie Jan Kowalski mam prawo do tego, żeby w ramach gwarancji zgłaszać wszelkiego rodzaju usterki, problemy nie wiem, przecieki. Wszystko, co wydaje mi się, że jest nie okej, okay, co według mnie sprawia mi dyskomfort, absolutnie należy zgłaszać, tak, no bo to jest moje własne mieszkanie, za które zapłaciłem bardzo dużo, tak. Często jest to dobytek, mój cały dobytek, tak i często są to kredyty na 20-30 lat, więc absolutnie dbajmy o te cztery swoje ściany i o te swoje M i ja często pytam, tak, to znaczy, bo ja też, że tak powiem, jestem klientem, więc Pytam, jak wygląda serwis, kto mnie obsługuje, jak się zgłasza, jaką drogą, jak wygląda termin obsługi. Często czytam fora właśnie pod tym kątem, bo nie sztuką jest skupić to mieszkanie, tylko potem w nim mieszkać i potem się nie martwić, że, że coś w tym mieszkaniu jest nie tak, tak? Nie, kapie mi z tarasu od sąsiada, bo to jest bardzo częste, gdzie jak się ma taras sąsiada, a nie daj Boże został nie do końca dobrze zrobiony, to to jest najczęstsze, trzy problem w budynku i, i też bardzo trudny do, do, do naprawy, tak? Więc mhm. y, tutaj absolutnie ten serwis i te, te naprawy warto zbadać, tak? Zapytać, kto bezpośrednio się będzie zajmował potem obsługą moich zgłoszeń, jak to wygląda z perspektywy czasu, ile należy czekać, kto będzie naprawiał, czy deweloper, czy może jakaś firma wy wynajęta, przycięło? więc jakby no myślę, że warto tutaj szereg tych informacji zdobyć i spisać, że w razie czego jak się dzieje, to wiem, do kogo mogę zadzwonić i kto mi pomoże. Mhm. A propos tego, czy jest jakiś, nie wiem, klucz, według którego możemy dokonać lepszego wyboru dewelopera? Bo wydaje mi się, że na przykład, jeżeli jest duża firma, no to prędzej będziemy w stanie doprosić się tej gwarancji i jakichś napraw, niż od kogoś, kto. Przed chwilą się obudził, że będzie deweloperem i właśnie wybudował swoją pierwszą inwestycję i trochę nie wie, co robi. Aczkolwiek no, z tymi dużymi deweloperami też jest dużo historii o tym, że ludzie się sądzą latami, że, że deweloper nie chce wprowadzić tych poprawek i tak dalej, że z tej strony też potrafią być ogromne problemy. Ja bym najpierw dopytała, tak naprawdę, o ten właśnie y, serwis i o tą obsługę posprzedażową, bo to, czy ktoś jest dużym deweloperem, czy czy małym, to jeszcze o niczym nie świadczy. Myślę, że raczej właśnie świadczy to, jak on jest zorganizowany, czy ma to zaplecze, jak ono wygląda. Oczywiście duzi deweloperzy, co do zasady, no mają dość duże zaplecze, jeżeli chodzi o kwestie obsługi serwisowej, gwarancyjnej, no ale też ma Duże zaplecze w postaci prawników, tak, więc, więc oczywiście, że tutaj nie każdą wadę czy nie każdy problem przejdzie, bo oni też będą dbać o swój interes. Natomiast mhm. na pewno warto właśnie o to zapytać, bo może się okazać, że, nie wiem, średniej wiekości firma, która ma już doświadczenie, która ma zaplecze w postaci, nie wiem, jednej, dwóch, trzech osób, która zajmuje się tylko i wyłącznie serwisem, do której można się zgłosić. Ja w ogóle polecam poznać tą osobę, zapytać w ogóle, kto to jest, bo najlepiej to się, mówię, zaprzyjaźnić z taką osobą i wiedzieć do kogo w razie czego się zgłosić, tak? Wtedy mhm. zawsze ona pomoże, bo ona jest oddelegowana stricte do serwisu. I ja bym tą kwestię mocno sprawdziła, wybadała, czy taka osoba istnieje w firmie, czy ona to robi, czy ma jakieś zaplecze czy ma podwykonawców, czy generalny wykonawca to robi w ramach gwarancji, jak ta procedura po prostu wygląda, tak? No bo jeżeli wykonuje inwestycje generalny wykonawca, no to wiadomo, że generalny wykonawca ma w swoim kontrakcie również serwis gwarancyjny. Więc tutaj myślę, że możemy spać spokojnie o tyle, że na pewno to zostanie zrobione. Oczywiście kwestia czasu, prędzej czy później, ale zostanie to zrobione. I teraz w mniejszych firmach, no, Bywa różnie, tak, jest czasami jakiś pan Franek, czy jakaś pani Małgosia, która jest odelegowana tylko i wyłącznie od kwestii serwisowych i ona się tym zajmuje. Oczywiście w przypadku małych deweloperów, no to trzeba podejść do tego z dystansem i Myślę, że przede wszystkim trzeba sprawdzić, tak? To znaczy, pojechać sobie na jakieś inne osiedle, które już istnieje, zobaczyć, ewentualnie porozmawiać z kimś, kto, kto mieszka na takim osiedlu i zapytać, czy jak to wyglądało, czy jakby jakoś jest OK. I czy ewentualnie potem obsługa po wprowadzeniu już danego mieszkania też nie wzbudzała żadnych tutaj kontrowersji. Ja takich bym powiedziała. No, małych trochę się boję, tym bardziej zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo tak jak żeśmy swego czasu rozmawiały, tych Januszów biznesu, w cudzysłowie, mamy bardzo dużo, tak? To znaczy dzisiaj... Właśnie chciałam, żeby to było to ostatnie pytanie, że właśnie ten deweloper to jest taki czarny charakter, ale też to jest mega popularny teraz zawód i każdy chce i jest mnóstwo Januszy biznesu, którzy stwierdzają, tak, będę budował, będę zarabiał i, i potem powstają różne gargamele. No niestety, tak. W tej chwili wszyscy myślą, że deweloperka to jest najlepszy biznes na świecie. W związku z powyższym kucharz, piekarz, mechanik, Chodakowska, Chodakowska, wszyscy po prostu chcą być deweloperami. No, a to jest naprawdę kawał ciężkiej pracy. I na końcu właśnie jest ten klient, tak, który to nie jest mhm. tak, że ja, nie wiem, kupię bułkę w sklepie i zjem ją i jest po temacie. Tylko ja kupuję mieszkanie, do którego się wprowadzam, i potem przez kolejne lata jestem nadal klientem tego dewelopera, tak? To znaczy, nadal właśnie mam, wierzyć cokolwiek się dzieje, mam gwarancję, mam rękojmie, więc mogę do niego pisać, zgłaszać się i uprzykrzać mu życie, więc to naprawdę nie jest takie proste. I to, co ci powiedziałam na początku, tak, przygotowanie inwestycji dzisiaj plus właśnie sprzedaż. Potem obsługa tego klienta to jest bardzo trudna i skomplikowana praca, i absolutnie z podziwem patrzę na, na tych ludzi, którzy rzucają się na głęboką wodę i idą w deweloperkę, i znam masę firm małych, które to robią, i znam je od środka i jestem przerażona. To znaczy, ja bym nigdy tam nie kupiła mieszkania, ale biznesu w rzeczywistości tam też nie ma. Bo im po prostu mhm. wszystkie problemy zjadają, im ich zysk. Więc naprawdę mhm. trzeba się nad tym bardzo zastanowić, mocno, y mieć ogromną wiedzę mieć plan działania, harmonogram, budżet, bo tak naprawdę w branży tej inwestorskiej, deweloperskiej najważniejsze kwestie to jest harmonogram i budżet. I tego trzeba bardzo pilnować, żeby faktycznie zarobić. Natomiast ten klient jest bardzo ważny i on jest przez długi czas z nami. I można bardzo szybko się sparzyć, mm -hmm. więc naprawdę jako klient uważajcie, jako klient analizujcie, sprawdzajcie, co wcześniej zostało wykonane. Bo oczywiście strony można robić piękne, zdjęcia projektów można zrobić piękne, ale potem się okazuje, że jest problem za problemem, więc warto po prostu pojechać na osiedle, zapytać kogoś, czy nawet na forum napisać do kogoś z ludzi, która, który mieszka na danym osiedlu, jak ten dany deweloper się mm. zachowuje. Ja się boję takich trochę średnich deweloperów, bo oni jak mają jeden, dwa projekty, no to, to jeszcze o niczym nie świadczy. Bo jednak jeżeli kupuje dom jednorodzinny i czy szeregowy i nie wiem, buduje to firma, która jest maleńka, ale był to pan Stasio Franek, który wcześniej był wykonawcą i, i zdobył doświadczenie i on wybudował 40 domów, to on wie, jak te domy wybudować, tak? On wie jak je zrobić dobrze, tak, żeby mhm. nic nie ciekło, żeby się nic nie spękało, żeby się nic nie popsuło, żeby się grzyb nie pojawił, więc to ja z perspektywy swoich doświadczeń chyba bym wolała takiego pana Franka, którego wiem, że zrobi to dobrze, może z obsługą klienta będzie gorzej, ale wiem, że jak już wybuduję ten dom czy szeregówkę, to się nie spotkam z no, jakimiś wielkimi problemami niż z takim niewielkim deweloperem, który no się uczy tak naprawdę, mhm. tak, zrobił jeden, dwa, trzy projekty, no bo to, to mhm. nie do końca do końca może być trafione. Niestety. Tak, no i zazwyczaj ze względu na to, że każdy chce jak najwięcej zarobić, no to też tych wykonawców wybiera się jak najtańszych. No i jeżeli ktoś się nie zna na tym, nie potrafi tego doglądać, oczywiście jest kierownik budowy, no ale jednak zawsze może być tak, że człowiek po prostu przegapi to, że coś zostało bardzo źle tak, zrobione. Tak, zdecydowanie, więc, więc tutaj myślę, że trzeba to wypośrodkować i no i wszędzie są, znaczy myślę, że trudno wskazać jakby jeden model, czy to ma być duży, największy deweloper w. W Polsce, czy może średniej wielkości, czy może ten najmniejszy? Dlatego, że każdy z nich ma plusy i minusy, tak? Plusy dodatnie i plusy ujemne. Dokładnie. Duży ma, nie wiem, niskie koszty, idzie na ilość, więc też ma trochę łatwiej. No, średni może bardziej patrzy na jakość. Tutaj też kwestia materiałów, warto na to zwrócić uwagę, bo jednak duzi deweloperzy starają się oszczędzać, więc często korzystają z tych materiałów takich jak to mówię, po łebkach, tak? Nie wiem, nie ma nic na elewacji, tylko mm -hmm. ten lekko mokry, parapetów brak, okna plastikowe i, i tyle. A jednak ten średni, mm -hmm. który nie ma takich kosztów y ogólnych no okaże się że nie wiem jakiś HPL fajny zrobił na elewacji czy może jakiegoś kamienia użył a to może klatka fajna a to może okna drewniane a to parapety mam więc tutaj warto też przeanalizować sobie tego typu elementy tak w, w swoim budynku mhm. czy mieszkaniu Paulina, powiedz mi jeszcze na koniec taką jedną rzecz, bo nawiązałyśmy do tego, że ci Janusze biznesu rzucają się na deweloperkę, bo tam można dużo zarobić. Czy faktycznie to jest taka kura, która znosi złote hmm. jaja? Trochę, chyba będę wzdychać. <laughs> <laughs> znaczy, absolutnie to jest są deweloperzy, e, wzbudzają ogromne kontrowersje. I oczywiście, że tam są duże pieniądze, no bo jeżeli mieszkanie kosztuje 300, 400, 500 tysięcy, no to to są projekty po kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych, więc jeżeli ja mam mm -hmm. marżę w wysokości nawet 5%, to wiadomo, że to będzie jakieś miliony, tak, kosmos. Natomiast no to nie jest tak, że tutaj wszyscy opływają w złocie i po prostu y, jeżdżą Bentleyami i, i jest tak cudownie, tak? No bo Bentleyami to księża chyba bardzo. O, no właśnie. Więc tutaj naprawdę trzeba sobie popatrzeć. Ja słyszałam ostatnio jakieś takie sygnały, że, y, i takie opinie, że przecież niektórzy to nawet mają 30% marży. No i tak sobie myślę, no dobrze, 30% marży. No pytanie, to jest naprawdę dużo, jak patrząc przez pryzmat projektów, nie wiem, rzeczy, które kupujemy, ubrania, jedzenie, samochody. Może samochody to nie, ale bo tam też ta marża wcale nie jest taka duża, ale jest szereg rzeczy, które my kupujemy, gdzie te marże mamy po 100, 200, 300%. Tutaj marża, powiedzmy, mhm największa, 30%, tak? No fajnie, deweloper zarobił 30%, tylko to, co ja powiedziałam na początku, ja przygotowuję projekt 2 lata, potem go tak najoptymistycznie. mam plan miejscowy, przygotowuję projekt, mam dwa, dwa lata, następnie muszę go sprzedać, więc i wybudować, czyli kolejne dwa lata, czyli ja po czterech latach, taki optymistyczny, a bym powiedziała tak średnio to jest po 5 sześciu, Zarawiam 30%. No to podzielmy te 30% na. Z czego połowa zeżarła inflacja? <laughs> Dokładnie. Z czego połowa zeżarła inflacja? No to podzielmy te 30% na te 6 lat. No naprawdę to jest taka super marża, a ryzyk tyle po drodze i problemów i co chwila właśnie to inflacja to ja też nie mam gwarancji, że na przykład y, nie wpadnę w, w problem y, roku, nie wiem, 2000. 6 czy tam 8, uh -huh. uh -huh. gdzie nagle przychodzi uh -huh. kryzys i ja nie mogę sprzedać mieszkań, tak? Więc uh -huh. jestem totalnie na minusie. Ja nie jestem na minusie milion dwa, tylko 10-15, uh -huh. tak? W związku z powyższym to jest jak jest dobrze, to jest dobrze. Uh -huh. Natomiast no, w kryzysie naprawdę bardzo dużo firmy tracą. I wcale nie uważam, że to jest taki super, świetny biznes, bardzo dużo stresu, bardzo dużo problemów. Jeżeli idzie się na dużą skalę, no to absolutnie obraca się tymi pieniędzmi i jeżeli ktoś się zna i specjalizuje stricte w deweloperce przez wiele lat, tak jak ja pracuję w niej, no tak stricte w zakupach 12 lat, no to, to oczywiście, że ja jakby czuję się pewna w tym biznesie, chociaż sama bym nie weszła w deweloperkę. Gdyby mi ktoś prywatnie pytał, to nie uważam, że to jest taki świetny biznes i oczywiście, że duże pieniądze przyciągają, tak? Ale trzeba mieć z tyłu głowy, że one mogą być dzisiaj, a jutro może już ich nie być, tak? I czynników jest bardzo dużo. I klientów, żeby sprzedać cały budynek, bo zauważ proszę, że jeżeli ja zaczynam budowę i sprzedaję sukcesywnie mieszkania, no to ja sprzedam 30-40% mieszkań. I potem one po prostu co miesiąc się sprzedają aż do zakończenia budowy. A co się wydarzy jeżeli ja nie sprzedam 40% mieszkań? Ja ten budynek i tak muszę skończyć, mm -hmm. jako potem muszę utrzymywać. Ja te mieszkania muszę utrzymywać. I obniżyć cenę, ponosić koszty, żeby po prostu płynnić te, te mieszkania. No, na razie jesteśmy w fazie, bym powiedziała, takiej hossy budowlanej, no to wszystko się sprzedaje, tak? I, I nie mamy tego produktu. Czyli znów wracając do tego, co na początku rozmawiałyśmy, problem jest z podażą, że no, ilość tego, tego produktu jest naprawdę niewielka w stosunku do potrzeb, które są. I to jest duży dzisiaj kłopot. Mhm. Czyli to nie jest takie proste, jakby się wydawało, jakby te niektóre reklamy, które mi się pojawiają na Facebooku, twierdzą, że o, nie masz kapitału i tak możesz zostać deweloperem, będzie super. <grym Jestem <grym naprawdę ciekawa, nie, jak nie. można wybudować coś za kilkanaście milionów, nie mając tych kilkunastu milionów, nawet nie mając jednego miliona na start. To znaczy, myślę, że to tak samo jak mamy fliperów, tak? No myślę, tak. że na 100, tysiąc, dwóm czy trzem wychodzi, a reszta się uczy mhm. i, i niestety nie wychodzi, tak? Ja powiem ci z własnego ogródka, tak? Ja, żeby znaleźć i przygotować dany projekt jeden, to ja mniej więcej ze 100 tematów, 150 tematów w ciągu roku przerabiam, analizuję, przygotowuję, z czego Pewnie ze 30 to mam spotkań, różnych rozmów i gdzieś widzę światełko w tunelu, po czym z tych 30 wychodzi mi jeden, mm -hmm. tak? Więc... Brzmi jak rekrutacja. No dokładnie, więc tutaj, <laughs> żeby znaleźć ten jeden projekt, którym zarobi na siebie i który absolutnie nie, nie poniosę jakby jak, jakichś tam większych kosztów, no to kosztuje mnie bardzo dużo. A ponieważ współpracuję z dużymi firmami, to ja mogę sobie pozwolić na to, żeby analiza takiej nieruchomości kosztowała kilkanaście tysięcy złotych, mm -hmm. i ja wydaję bardzo dużo pieniędzy na to, żeby tą nieruchomość sprawdzić i przygotować, żeby potem, właśnie, mi nic nie zaskoczyło, żebym potem te ryzyko ograniczyła jak najbardziej. A niestety ci, którzy zaczynają, myślą, że prostym i łatwym sposobem wybudują budynki, a potem się zdarzają, niestety, ze smutną prawdą, czy z rzeczywistością, mm -hmm. tak naprawdę, która się okazuje, że już nie jest taka kolorowa. Mm -hmm. To może zakończmy rozmowę czymś troszkę bardziej optymistycznym. <laughs> Dokładnie. Opowiadałam w błędach, jakie popełniłam w swojej pracowni projektowej, o tym, że bardzo źle podeszłam do prób podjęcia współpracy z deweloperami. Powiedz wszystkim tym architektom wnętrz, którzy nas słuchają, którzy byliby chętni na taką współpracę, na robienie na przykład wizualizacji sprzedażowych, czy na jakąkolwiek inną współpracę właśnie z firmami deweloperskimi jak to zrobić, żeby coś takiego nawiązać, bo ja pisałam e maile clickbaitowe, aczkolwiek nikt mi na nie nie odpisywał. Zapraszam, ja od razu mówię, zapraszam wszystkich chętnych, bo pracy jest bardzo dużo i wciąż wszyscy poszukujemy tutaj ciekawych osób i takich pracowni czy firm, które nam pomogą i nas wesprą w tej pracy i absolutnie tej pracy jest bardzo dużo, bo to, co widać też teraz, że jeżeli ceny mieszkań idą tak wysoko i, i tak dużo kosztują, to absolutnie klienci mają oczekiwania, że no, że jak już płacę te 10 tysięcy za metr kwadratowy, to ja bym chciała, żeby ten blok jakoś wyglądał, no jasne, tak? Że tak? Żebym miał poczucie, żeby on. Coś ma w sobie, więc absolutnie tutaj widzę bardzo dużą zmianę w tym kierunku i ja się bardzo z tego cieszę, że coraz więcej inwestorzy, deweloperzy patrzą w kierunku architektów, żeby robić fajne elewacje, fajne wnętrza, zatrudniają artystów do tego, żeby coś fajnego wykreować, zatrudniają architektów wnętrz, żeby te wnętrza wyglądały fajnie i spójnie, więc naprawdę, absolutnie widzę, że dopiero tak naprawdę rynek to dopiero się otwiera mm -hmm. i Faktycznie korzystają z pomocy tutaj osób zewnętrznych, którzy mają po prostu w tym wiedzę i, i, i się na tym znają. A jak dotrzeć? Myślę, że faktycznie kwestia mailingowa nie działa, dlatego że ja dostaję maili, nie wiem, 150 dziennie, więc i wszyscy pracują bardzo ciężko. W związku z powyższym, takie maile to są, no niestety, brzydko mówiąc, spam. Mhm. Więc to, co ja polecam, to absolutnie kontakt taki bezpośredni, czyli Najpierw albo dobicie się do sekretariatu i zaprzyjaźnienie się z panią sekretarką, żeby skierowała do osoby, która się po prostu takimi rzeczami zajmuje. W firmach deweloperskich u inwestorach to są osoby właśnie takich jak ja, czyli tacy, którzy kupują nieruchomości, czyli raczej działy zakupu, działy Nieruchomościowe, które są na samym początku i one szukają nieruchomości, przygotowują te projekty, czy też działy przygotowania inwestycji albo kreowania produktu, bo to są działy, które są na samym początku procesu i one wybierają, odpowiadają za współpracę po prostu z architektami. I mhm. absolutnie polecam tutaj kontakt z takimi osobami, do, dotarcie do takich osób spotkanie się na 5-10-15 minut. Porozmawianie i nawiązanie relacji, tak? Ja mam kilku architektów z którymi współpracuję od lat, do których mam zaufanie, którzy wiem, że zrobią dla mnie świetne rzeczy, projekty i też zmieszczą się w budżecie, który mamy, ale wciąż jest potrzebne duże, no bardzo wiele rąk do pracy, więc tutaj absolutnie polecam komunikaty. Jest duży potencjał. Jest duży potencjał, absolutnie komunikacyjność i otwartość zdecydowanie. Polecam. Super, Paulina. Powiedziałaś dzisiaj bardzo, bardzo dużo mądrych rzeczy. Bardzo ci za to dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za to, że zgodziłaś się na wystąpienie w ogóle w tym podcaście. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą dzisiaj przekazałaś, będzie wartościowa dla wielu osób. Ja na pewno dowiedziałam się mnóstwa nowych rzeczy i najchętniej to wiesz, zrobiłabym tak w Matrixie, żebym się podłączyła do takiej maszyny i bym całą tą wiedzę, którą ty masz, sobie podpięła i tak w godzinę już wszystko wiedziała, bo dla mnie to są mega ciekawe tematy. Także dziękuję ci bardzo i mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały kiedyś okazję. To ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że właśnie mogę się podzielić tą swoją wiedzą, bo tak jak ja ci już wcześniej opowiadałam, ja bardzo lubię swoją pracę i absolutnie mhm. uważam, że fajnie mieć taki wpływ na rozwój miasta, na rozwój naszych klientów, na to, co się dzieje na tym rynku. I absolutnie bardzo się cieszę, że jestem tu, gdzie jestem. Natomiast też takie zadanie sobie postawiłam, że jednak chciałabym walczyć z tą niewiedzą i, i gdzieś tam mhm. dzielić się trochę tymi informacjami od kuchni, żeby właśnie. Pokazać, jak to wszystko wygląda i że to nie jest takie czarno-białe I, i ja Jasne. wiem, że to wzbudza. Że deweloperzy są silni i tyle. Dokładnie. Mhm. I to wzbudza bardzo dużo kontrowersji i oczywiście, że jest to temat, który zawsze jest na tapecie. Natomiast, no, mam nadzieję, że, że tutaj swój wkład włożę, że chociaż część osób Czegoś więcej się dowie, nauczy i, i zobaczy, że to tak do końca nie jest i, i że fajnie mieć wpływ na to, co się, co się dzieje dookoła nas. Także bardzo Ci dziękuję, że, że mnie zaprosiłaś i oczywiście mam nadzieję, że miło się będzie nas słuchało. <noise> też mam taką nadzieję. Zapraszam też do słuchania innych odcinków tego podcastu. Śledźcie i Paulinę i mnie na Instagramie. Nazwy naszych kont znajdziecie w opisie tego filmu. No i co, słyszymy się w następnych odcinkach. Pa! Pa dzięki, do zobaczenia!